tym zadaniu musimy wyznaczyć rosnący ciąg geometryczny, wiedząc, że suma wyrazów skrajnych jest równa 34, iloczyn tych wyrazów 64, a suma wszystkich wyrazów ciągu wynosi 62. Mamy podane tutaj trzy warunki, więc prawdopodobnie będziemy mieli trzy niewiadome do wyznaczenia i będziemy musieli ułożyć układ właśnie trzech równań z trzema niewiadomymi do rozwiązania. Spróbujmy zatem zapisać w jakiś sposób pierwszy warunek. Suma wyrazów skrajnych jest równa 34. Wyrazami skrajnymi są wyraz pierwszy oraz wyraz n-ty, którego nie znamy numeru, nie wiemy, który to będzie wyraz, czyli musimy operować wyrazami a1 oraz an. Czyli zapiszmy sobie, że wyraz pierwszy a1 plus wyraz n-ty an. Ja od razu może zapiszę przy użyciu wyrazu a1 oraz ilorazu ciągu geometrycznego q, czyli a1 to jest an, to jest a1 razy q do potęgi n minus pierwszej, że taka suma ma być równa 34. Iloczyn tych wyrazów skrajnych, czyli pierwszego i wyrazu n tego, ma być równy 64, także to też zapiszmy a1 razy q do potęgi n minus pierwszej ma być równe 64. No i jeszcze trzeci warunek mamy, że suma wszystkich wyrazów ciągu wynosi 62. Wzór na sumę ciągu geometrycznego jest następujący. Pierwszy wyraz razy 1 minus q do n tej podzielić na 1 minus q. No i ta suma ma być równa 62, czyli piszemy równa się 62. No i otrzymaliśmy właśnie układ trzech równań z trzema niewiadomymi, a 1, q oraz n do rozwiązania. Jak wyznaczymy te wszystkie trzy niewiadome, no to one jednoznacznie zdefiniują nam nasz szukany ciąg geometryczny. Spróbujmy na razie ograniczyć się może do pierwszych dwóch równań. Możemy na przykład z pierwszego równania wyciągnąć przed nawias A1. Wówczas w nawiasie nam zostanie z pierwszego 1 plus i z drugiego q w potędze n minus pierwszej. I to jest równe, to ma być równe 34. Natomiast w drugim równaniu możemy wymnożyć A1 razy A1, to będzie po prostu A1 kwadrat. No i podzielić to równanie właśnie przez A1 kwadrat, w wyniku czego wyliczymy sobie, ile jest równe q do potęgi n minus pierwszej i będziemy mogli podstawić do tego równania. Czyli krótko mówiąc, wyliczamy z tego równania, że q w potędze n minus pierwszej jest równe 64 dzielone na A1 do kwadratu. No i teraz podstawiamy pod q do n minus pierwszej właśnie to wyrażenie. W tym równaniu zapisujemy A1 razy 1 plus i tutaj 64 przez A1 kwadrat równa się 34. No i w ten sposób już otrzymaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą A1 i z tego równania sobie właśnie wyliczymy teraz to A1. Wymnażamy te nawiasy, otrzymujemy A1 razy 64 na A1 kwadrat. To będzie po prostu 64 na A1 i to ma być równe 34. Wymnóżmy sobie stronami to równanie przez A1, żeby pozbyć się ułamka. No i otrzymujemy A1 do kwadratu. Po prawej stronie będzie 34A1, to od razu ja to przyniosę na lewą stronę i tu będzie minus 34A1. No i jeszcze plus samo 64, no i to jest równe 0. Mamy zatem równanie kwadratowe ze względu na niewiadomą A1, także moglibyśmy je rozwiązać deltą, ale ja tutaj widzę, że w miarę łatwo da się rozłożyć lewą stronę na iloczyn czynników. Odgrodzimy sobie zatem naszą tutaj tablicę. No i lewą stronę możemy zapisać jako iloczyn czynników w następujący sposób. A1 minus 32 i jeszcze będzie razy A1 minus 2 równa się 0. Minus 32 razy minus 2 daje 64, natomiast suma tych dwóch liczb, minus 32, minus 2, daje tą liczbę, minus 34. Zatem to jest dobry rozkład na iloczyn czynników tej lewej strony równania kwadratowego. No i z tej postaci iloczynowej już od razu odczytujemy, że to równanie, lewa strona jest równa 0, jeżeli ten nawias się zeruje lub ten, czyli gdy A1 jest równe 32 lub też A1 jest równe 2. Widzimy zatem, że będziemy mieli prawdopodobnie dwa rozwiązania do tego zadania.
A zatem napiszmy sobie teraz, że będziemy wyliczali rozwiązanie pierwsze. Przyjmijmy najpierw, że A1 jest równe 2. To jest mniejsza liczba, pewnie będzie się łatwiej nam tutaj liczyło. No i co my możemy teraz zrobić? Musimy jakoś wyliczyć Q oraz N. Możemy zatem sobie na przykład podstawić może do tego równania na początek pod A1 dwójkę i wyliczymy, ile to jest Q do potęgi N minus pierwszej. To jest równe 64 na 2 do kwadratu, czyli na 4. A to jest równe po prostu 16. No i teraz może jakoś będziemy mogli podstawić ten wynik do trzeciego równania. Tutaj co prawda jest Q do N tej. Zatem możemy sobie najpierw z tego równania zrobić też Q do N tej, mnożąc je obustronnie przez Q. Otrzymamy, że Q do N tej to jest po prostu 16 razy Q, czyli 16Q. No i teraz możemy podstawić do tego równania pod Q do N tej 16Q, pod A1 podstawimy 2 i zobaczymy, co otrzymamy. Zapiszmy zatem, zamiast A1 to 2 razy 1 minus Q do N tej, czyli minus 16Q, podzielić na 1 minus Q, równa się 62. No i otrzymaliśmy równanie ze względu na niewiadomą Q, rozwiązujemy je, dzielimy stronami to równanie przez 2, tu się dwójka skraca, tu zostaje 31 i od razu mnożymy przez mianownik tego ułamka, żeby pozbyć się właśnie ułamków. Po lewej stronie zostaje 1 minus 16Q, a po prawej stronie mamy 31 razy 1 minus Q, czyli 31 minus 31Q. Przenosimy wyrazy z Q na lewą stronę liczby na prawą. Minus 16Q plus 31Q to będzie 15Q. Równa się 31 minus 1, czyli to się równa 30. Zatem wychodzi na to, że w tym przypadku dla A1 równego 2 Q jest równe 30 na 15, czyli 2. Natomiast N możemy wyliczyć z tego równania. Tutaj nam z tego ładnie wynika teraz, że 2 do potęgi N minus pierwszej jest równe 16, 2 do potęgi czwartej jest równe 16, czyli ta nasza potęga, ten wykładnik N minus 1 musi być równa 4, zatem N wychodzi na to, że musi być równe 5. 4 plus 1 daje 5. W związku z tym nasza pierwsza odpowiedź jest następująca, ciąg geometryczny jest następujący. A1, czyli tu możemy napisać odpowiedź 1, odpowiedź pierwsza. Mamy wypisać ten ciąg, czyli A1 jest równe 2, piszemy 2. Potem drugi wyraz, to jest razy Q, czyli razy 2, to jest 4. 4 razy 2, 8. 8 razy 2, 16. 16 razy 2, 32. Możemy jeszcze rzucić okiem, czy to się mniej więcej zgadza, czy rzeczywiście suma ma być równa 62. A rzeczywiście, jeżeli wysumujemy te 5 wyrazów naszego ciągu geometrycznego, to otrzymamy sumę równą 62. Pierwszy wyraz plus wyraz ostatni ma być równy 34. 2 plus 32 rzeczywiście jest równe 34. I jeszcze iloczyn wyrazów skrajnych ma być równy 64, 2 razy 32 rzeczywiście jest równe 64. Czyli to jest pierwsza dobra odpowiedź do tego zadania. No a teraz policzymy, wyznaczymy odpowiedź drugą w sytuacji, gdy A1 jest równe 32. No i standardowo, podobnie, analogicznie postępujemy jak w przypadku pierwszym, podstawiamy do tego równania pod A1 32. O, widzę, że tutaj wyjdzie nam chyba jakiś ułamek. Będziemy mieli Q do potęgi N minus pierwszej równa się 64 na 32 do kwadratu, czyli jeszcze razy 32. Specjalnie tak napisałem, ponieważ teraz nam się skróci 32, 64, tu zostanie 2. Dwójka z 32 się znowu skróci i wychodzi, że Q do potęgi N minus pierwszej będzie równe po prostu 1/16. Zatem pewnie wyjdzie wszystko podobnie jak w punkcie pierwszym, bo tutaj było 16, tu jest 1/16, czyli prawdopodobnie wyjdzie ciąg odwrotny do tego. Po prostu wyjdzie po tych wszystkich obliczeniach Q równe 1/2, no i N tak samo wyjdzie równe 5, 1/2 do potęgi czwartej to jest 1/16, no i to będzie ciąg po prostu 32, 16, 8, 4, 2. I wówczas wszystko będzie się zgadzało, poza tym, że ma być to ciąg rosnący. Tak mamy zastrzeżone w treści zadania. No i ten ciąg tutaj dla Q równego 1/2 będzie ciągiem malejącym, czyli to będzie zła odpowiedź.
Czyli jej nie bierzemy pod uwagę i tak naprawdę mamy tylko tą jedną odpowiedź, to możemy zmazać tą jedynkę. Jedyna poprawna odpowiedź to jest ciąg 2, 4, 8, 16, 32. Wszystkie warunki się zgadzają, a poza tym jest to ciąg rosnący.